Kochani, jesteśmy ludźmi, którzy realnie poznali Jezusa Chrystusa i właśnie byliście świadkami, jak uwielbiamy naszego Pana, jak śpiewamy dla Niego z głębi naszych serc. Dlaczego? Bo jesteśmy wdzięczni za to, co zrobił dla nas. Stoimy tutaj z wdzięczności. Stoimy tutaj także dlatego, aby ogłosić wam pełną Ewangelię, abyście nie musieli pójść do piekła. Chcę ci powiedzieć, drogi przechodniu, że byłam osobą, która myślała, że zasłuży sobie na niebo poprzez to, że będę chodziła regularnie do kościoła, będę się spowiadała, będę przyjmowała na święty sakrament i to kiedyś Bóg uzna za bardzo dobre. Tak myślałam. Czułam się w środku sprawiedliwa. Przecież nie zabiłam żadnego człowieka. Nie kradnę. Nie okłamuję. Chociaż wtedy się starałam nie okłamywać. Cały czas się starałam żyć świętym życiem. Ale mi to nie wychodziło. Wychodziłam z kościoła katolickiego. I znowu popadałam w te same grzechy. Popełniałam te same błędy. Czułam się niegodna, aby zawołać do Jezusa. Czułam się niegodna, aby podejść i w ogóle uklęknąć i do Niego zwrócić jakiekolwiek swoje słowo. Bo myślałam, że muszę przez pośredników, przez Marię, przez jakichś świętych, których uznaje Kościół katolicki za świętych, że to przez nich uda mi się jakoś zwrócić uwagę Boga na mnie. I tak przez ponad 25 lat mojego życia byłam człowiekiem, który z Jezusem nie miał nic wspólnego. Byłam człowiekiem, który tak naprawdę przez swoje religijne życie, przez wiarę w Marię i różnych świętych myślał, że zasłuży sobie na niebo. I 3 lata temu wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło moje życie. Na zawsze zmieniło bieg mojego życia. 3 lata temu, kiedy pierwszy raz usłyszałam, choć słyszałam to nie raz w kościele katolickim, ale ja tego nie rozumiałam, że jedyną drogą, aby wejść do nieba, jest właśnie narodzenie się ze Świętego Ducha. Jest wiara, moja osobista wiara w to, że Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł właśnie za mnie. Umarł za mnie i zmartwychwstał prawdziwie w ciele. Nieraz wyznawałam Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, ale nie miało to żadnego przełożenia na moje życie. Dalej tkwiłam w systemie religii. Dalej tkwiłam w systemie zasługiwania, starania się. Ale 3 lata temu, kiedy usłyszałam słowa pełnej Ewangelii, ciężko było mi przyjąć to, że moje dobre uczynki są przed Bogiem jak spółdzielona szmata. Że tak naprawdę, jeżeli ja osobiście nie uwierzę w dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa, to jestem człowiekiem, który Go nie zna, który nie ma pewności zbawienia i który idzie do piekła. I ja tak naprawdę, kiedy drugi raz usłyszałam pełną Ewangelię, to ja wiedziałam wtedy, wiem, że to był Święty Duch, ponieważ ja wcześniej zawołałam: Boże, jeżeli Ty jesteś taki, o jakim ja słyszę, nie ten religijny, nie ten zamknięty w kościółku, ale prawdziwy, żywy Bóg, to ja chcę Cię poznać. I w krótkim czasie, drugi raz, głoszona mi była pełna Ewangelia. I już wtedy wiedziałam, że jeżeli nie podejmę tej decyzji, jeżeli nie zawrócę z tej drogi, to nie ma dla mnie innego ratunku. Zrozumiałam, że jedynym moim ratunkiem jest wiara w dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa. I przez prosty akt decyzji powiedziałam: tak, Jezus, ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie osobiście. Ja wierzę Ci. Ja wierzę Ci,
że zrobiłeś to dla mnie, że poniosłeś moje kary, moje winy, że poniosłeś moje błędy, moje choroby i zmartwychwstałeś, jedyny w historii świata, i otworzyłeś mi przez to drogę do nieba. Ja chwyciłam to sercem, wiarę, uruchomiłam wiarę, którą każdy z was ma w swoim sercu, i powiedziałam: tak, Jezus, ja wierzę Ci, oddaję Ci moje życie, ustanawiam Cię swoim Panem i Zbawicielem. I wiecie, co się wydarzyło? Po raz pierwszy, kiedy ta kobieta, która prowadziła mnie w modlitwie, powiedziała, czy chcę oddać życie Jezusowi, czy chcę narodzić się na nowo, czy chcę przyjąć Świętego Ducha, powiedziałam tak, ja chcę. To była prosta wiara w moim sercu i proste pragnienie Jezusa Chrystusa do mojego życia. Kiedy ona się pomodliła, ja wiedziałam, że tego dnia stałam się nowym stworzeniem, że zamieszkał we mnie Święty Duch, że mój martwy duch ożył i mieszka w nim Święty Duch, Duch samego Jezusa Chrystusa. I od tamtej pory mam pewność, pewność tego, że idę do nieba. Mam pewność tego, że Jezus Chrystus zbawił mnie, że On mnie zbawił, że On mnie uratował. Mam tą pewność. Wiem dzisiaj, że idę do nieba. Ale czy Ty wiesz, gdzie idziesz po śmierci? Czy masz pewność zbawienia? Czy masz tą pewność, że idziesz do nieba? Jeżeli nie, to nie przypadkiem słyszysz te słowa. To nie przypadkiem słyszysz to, co teraz ja mówię. Bo jeżeli nie masz pewności zbawienia i nie wiesz, dokąd idziesz, to dzisiaj jest dzień, w którym może się to zmienić. Dzisiaj jest dzień, w którym możesz, niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdujesz, możesz zawołać do Jezusa. Możesz zawołać do Jezusa. Możesz to zrobić w swoim pokoju. Prosta modlitwa. Jezus, ja wierzę Tobie. Wierzę, że umarłeś za mnie. Wierzę, że poniosłeś moje winy, że poniosłeś moje błędy, że rozchorowałeś się każdą moją chorobą. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Przepraszam Cię za to, że żyłem bez Ciebie. Przepraszam. Ale wierzę, że Ty zmazałeś mój grzech. Jestem czysty i święty z uwagi na Ciebie. I ustanawiam się swoim Panem i Zbawicielem. Rządź w moim życiu. Rządź w moim życiu. Zapewniam Cię, że jeżeli zrobisz to szczerze, spotkasz się z Nim. Mówię Ci jako osoba, która tego doświadczyła. Zaświadczam Ci o tym dziś, że Jezus jest realny i żywy, że nie jest zamknięty w Najświętszym Sakramencie. Świadczę Ci o tym, że On może dzisiaj zamieszkać w Twoim duchu i możesz mieć z Nim społeczność. Możesz wieść bezpieczne życie. Możesz wieść życie, które obfituje, ponieważ już Jezus Chrystus to wszystko załatwił dla Ciebie. To jest dokonana ofiara. On sam na krzyżu powiedział: wykonało się. Uwierz to dzisiaj, że wykonało się dla Ciebie, że On umarł i zmartwychwstał dla Ciebie. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, jeżeli potrzebujesz uwolnienia, nie radzisz sobie z czymś, masz jakiś nauk, obsesję, depresję, lęk, czujesz, że coś gniecie Twoje życie, czujesz się jak w klatce i nie możesz się z niej wydostać. Jeżeli jesteś taką osobą, to przyjdź na to miejsce. Przyjdź na to miejsce tu, zaraz. Gwarantuję Ci, że kiedy pomodlę się o Ciebie, to wszelka opresja,
to wszelki lęk, wszelki objaw śmierci w Twoim życiu odejdzie. 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 Podejdź tutaj, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia albo uwolnienia. Jesteśmy ludźmi, którzy poznali Jezusa Chrystusa i towarzyszą nam znaki dla tych, którzy uwierzyli w Jego święte imię. Dzisiaj może być dzień Twojego wyswobodzenia, realnego wyswobodzenia do prawdziwego życia z Bogiem. Amen.